Oficjalne statystyki Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że 92% polskiego społeczeństwa stanowią katolicy. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że zdecydowana większość Polaków wychowuje się w katolickich rodzinach. Jednocześnie jednak na niedzielne msze regularnie uczęszcza około 30% osób deklarujących się jako katolicy i to o tej grupie dziś porozmawiamy. Mówiąc o wychowaniu w katolickiej rodzinie, mamy raczej na myśli rodziny, w których wiara realnie stanowi element codziennego życia, a nie jest wyłącznie odbiciem poczucia przynależności do grupy i efektem funkcjonowania w takim, a nie innym kręgu kulturowym. Warto sobie uświadomić, że religia, niezależnie czy katolicka, czy jakakolwiek inna, to nie tylko system wierzeń i dogmatów, ale również określony system wartości i przekonań, które budują sposób, w jaki postrzegany jest świat. To coś w rodzaju filozofii życia, do której wierzący dopasowują swój styl funkcjonowania. Wychowanie w katolickiej rodzinie sprawia, że siłą rzeczy część tych wartości i styl życia przechodzi na kolejne pokolenia. Pytanie nasuwa się samo. Jakie są wady i zalety takiego wychowania? Czy wspiera ono rozwój młodej osoby, czy wręcz przeciwnie, ogranicza perspektywy i stanowi zagrożenie? Przeanalizujmy te kwestie. Dzieci chłoną przykład od rodziców. Wychowanie dziecka to w pewnym sensie proces prowadzenia samego siebie i inspirowania własnymi postawami. Zatem jeśli młody człowiek, który funkcjonuje w katolickiej rodzinie, dostrzega u wychowawców silne, moralne postawy, to jest spore prawdopodobieństwo, że u niego również się one wykształcą. Z drugiej strony, jeśli dziecko zobaczy, że rodzice jedno mówią, a drugie robią, to będzie to pewne podkopanie autorytetu oraz pierwszy krok do skalujących się problemów. Bo jeśli ojciec mówi dziecku, żeby chodziło do kościoła, a sam nie chodzi, a co gorsze, łamie prawie wszystkie zasady katolickie, to dorastające dzieci mogą zacząć kojarzyć wiarę z hipokryzją. Tak samo w przypadku matki, która wymaga od dziecka wybaczania, dobrodziejstwa, posłuszeństwa i bycia ułożonym, a sama robi awanturę o małe rzeczy i kłótnia jest codziennym elementem rodziny. Dziecko nie jest głupie i analizuje, co się dzieje w domu oraz ocenia słuszność słów rodziców. Jakie szanse wynikają z wychowania w katolickiej rodzinie? Wydaje się, że to właśnie pewnego rodzaju kręgosłup moralny stanowi najważniejszą wartość, która przekazywana jest młodym ludziom za sprawą katolickiego wychowania. Składają się na niego różne elementy. Od tych oczywistych, zawartych w dekalogu, po te bardziej złożone, płynące wprost z mitologii chrześcijańskiej i jej opracowań. Co cennego do przekazania młodym ludziom ma mitologia chrześcijańska? Chociażby to, że metaforyczny talent, z którym rodzi się każdy człowiek, należy rozwijać i inwestować w ten sposób w samego siebie. W chrześcijaństwie bardzo często podkreślana jest również wartość pracy, poczucie obowiązku i wypełnianie swojej roli w społeczeństwie. Kolejną, bardzo cenną życiową wartością, która funkcjonuje w katolicyzmie, jest pokora. Zadaniem pokory jest utrzymywanie naszego myślenia na stabilnym gruncie, tak aby odbywało się w przyziemny sposób. Nie bez powodu mowa tu o gruncie i ziemi, bowiem śledząc etymologię słowa pokora, łatwo możemy odkryć jej głębsze znaczenie. W języku angielskim pokora to humility. Humility natomiast pochodzi od łacińskiego humilitas. To zaś znajduje źródło w słowie humus, czyli ziemia. Pokora to przypomnienie, że nie jesteśmy żadnym nieomylnym bóstwem, a nasza natura jest ziemska, czyli niedoskonała. Po więcej na temat tego, jak istotna w życiu człowieka jest pokora, odsyłam do e-booka Anatomia porażki, którego znajdziesz na niewiem.pl. Niezwykle istotny element filozofii chrześcijańskiej to również odpowiedzialność i odwaga. Branie odpowiedzialności za swoje postępowanie nie tylko jest cnotą, ale wręcz koniecznością, której nie da się uniknąć. Odwaga natomiast to coś, bez czego nie da się podejmować wyzwań i rozwijać metaforycznego talentu. Pojedynczo wartości te same w sobie są już cenne, jednak dopiero ich połączenie w spójną całość uwalnia pełnię możliwości. Rozmnażanie talentu, czyli inwestowanie w samego siebie i rozwijanie swoich umiejętności, nie byłoby możliwe, gdyby nie podkreślanie wagi pracy i odwaga. Wraz ze wzrostem potencjału człowieka rośnie jego sprawczość, co jest ściśle powiązane z poczuciem odpowiedzialności.
Dopełnienie wymienionych wartości stanowi pokora. Niestety, każde zjawisko ma dwie strony. Nurtowi katolicyzmu i chrześcijaństwa bardzo często towarzyszy dogmatyzm, czyli przeciwieństwo sceptycyzmu. Dogmatyzm polega na bezkrytycznym i bezrefleksyjnym przyjmowaniu pewnych informacji oraz postaw, a także traktowaniu ich jako wzorcowe źródło wiedzy dla innych dziedzin. Sceptyk zawsze powinien rozważyć słuszność danego poglądu, zapytać się o jego sens, powody, potencjalne skutki i wartość. Dogmatyk natomiast zupełnie pomija ten proces refleksji i po prostu przyjmuje pogląd. Jednym z przykładowych dogmatów, który do dziś jest krytykowany w Kościele katolickim, jest ten dotyczący nieomylności papieża. Wychowanie w katolickiej rodzinie służy również zamknięciu się w bańce informacyjnej i kulturowej. Dla rozwoju człowieka niezwykle istotne jest posiadanie punktów odniesienia. Nawet w kontekście wiary jako pewnej filozofii życiowej nie da się określić, czy jest ona wartościowa, jeśli nie porówna się jej z innymi systemami wierzeń i filozofii, które funkcjonują na świecie. W nurcie katolicyzmu panuje bardzo silne przekonanie, że jest to jedyna słuszna droga życiowa i jedyna prawidłowa religia. Pomijając kwestię wiary, kilka innych religii na świecie również ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o wartości życiowe. Buddyzm, hinduizm czy taoizm to tylko kilka przykładów systemów religijno-filozoficznych, które niosą w wielu miejscach cenne przesłanie, często nieobecne w chrześcijaństwie. Warto zatem spojrzeć na różne religie jako na pewien dorobek kultury, z którego można wyciągnąć coś cennego, a nie jak na dogmatyczny i sztywny zestaw reguł, który wyklucza się z innymi. Kolejną istotną kwestią wynikającą z wychowania w katolickiej rodzinie jest wstyd i poczucie winy. Wina jest stałym elementem chrześcijańskiego systemu. Kłopot w tym, że ma bardzo negatywny wydźwięk i sprowadza się do wstydu, który ogranicza działanie. Na tym też polega różnica między wspomnianą wcześniej odpowiedzialnością a winą. Odpowiedzialność nie paraliżuje działania, wina bardzo często tak. Kościół katolicki, który ma wpływ na kreowanie przekonań wśród wiernych w bardzo wielu względach, jest po prostu nieaktualny i nie nadąża za światem. Osiągnięcia rozwoju technologicznego, medycznego czy technicznego bardzo często w pierwszej kolejności są przez Kościół demonizowane i dopiero z czasem ulegają akceptacji. Kłopot w tym, że współczesny świat zmienia się niezwykle dynamicznie, szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Kościół zwyczajnie za tymi zmianami nie nadąża. Szczególnie widoczne jest to w kwestiach obyczajowych, czego idealnym przykładem jest podejście do antykoncepcji czy relacji homoseksualnych. Istnieje kilka przykładów niewłaściwego wychowania w kontekście wiary katolickiej, dlatego jeśli chcesz wychować dziecko w tej wierze, to warto rozważyć te kwestie, ponieważ mogą źle oddziaływać na rozwój i psychikę dziecka. Przymuszanie dziecka do uczestnictwa w praktykach religijnych, bez wyjaśnienia im ich znaczenia lub wartości. W pewnym wieku większość dzieci zacznie się zastanawiać nad sensem praktyk religijnych i podważać ich znaczenie. Powiedzenie przykładowo, masz iść do spowiedzi, bo ja tak mówię, to raczej zniechęcanie do jakiegokolwiek systemu wartości niż zachęcanie do niego. Kiedy tylko dziecko osiągnie dorosłość, to prawdopodobnie się od tego odetnie. Wykorzystywanie religii jako narzędzia do kontroli zachowania dziecka. Wielu rodziców z katolickich domów ucieka się do takich sformułowań i wręcz szantażuje emocjonalnie swoje dzieci. Pan Bóg wszystko widzi. Mogłeś lub mogłaś usłyszeć w dzieciństwie. Co pomyśli dziecko w takiej sytuacji? Nie zmieni swojego postępowania ze względu na wyznawane wartości, tylko ze względu na strach przed karą. Udzielanie sprzecznych lub niejasnych odpowiedzi na pytania związane z wiarą, co może prowadzić do dezorientacji i braku zrozumienia u dziecka. W głowach dzieci bardzo często rodzą się pytania o głębokiej problematyce teologicznej czy filozoficznej. Dotyczą genezy powstania świata, Boga, tego jak on wygląda, dlaczego stworzył taki, a nie inny świat itd. I chociaż pytania te padają z ust kilkulatków, to wcale niełatwo na nie odpowiedzieć. Najgorszym, co można zrobić w tej sytuacji, jest jednak wpędzanie dziecka w dogmatyzm. Nie zastanawiaj się, tak jest i koniec, albo nie bluźnij. To nie wina dziecka, że czegoś nie rozumie.
Nie wolno demonizować i zabijać naturalnej ciekawości świata u dzieci. Zamiast tego porozmawiaj z nim na te tematy, poszukaj informacji i przy okazji samemu dowiedz się czegoś wartościowego. Wyśmiewanie lub krytykowanie innych religii lub wyznań, co może prowadzić do braku tolerancji i szacunku dla innych ludzi. Zawsze warto mieć perspektywę, że jeśli dla nas cudza religia i system wierzeń jest dziwny, to tak samo dla innych ludzi nasz system może być równie nietypowy. To, że urodziłeś się w takim, a nie innym kręgu kulturowym, nie oznacza, że jest to jedyny słuszny krąg. Rozejrzyj się wokół i zobacz, jak wielka różnorodność panuje w innych systemach religijnych. Podziwiaj to i wyciągaj wnioski na temat świata i człowieka. Wymuszanie na dziecku określonych postaw i zachowań religijnych bez szacunku dla jego własnych przekonań i wartości. Każde dziecko z czasem zaczyna wypracowywać swój indywidualizm. Można mu w tym pomagać, wskazując kierunek, jednak nie warto czegokolwiek wymuszać, gdyż zazwyczaj spotyka się to po prostu z buntem. Ważne jest, aby rodzice szanowali wybory swoich dzieci w kwestiach religijnych i pomagali im zrozumieć wartości i znaczenie ich wiary, bez przymuszania lub narzucania swojego punktu widzenia. Koniec końców, i tak największe znaczenie ma to, jak traktujemy siebie i innych ludzi, czy jesteśmy empatyczni, wyrozumiali, pełni wsparcia i pomocy. Tak jak widzisz, wychowanie w katolickiej rodzinie może przynieść korzyści, ale również traumy, z których dziecko będzie musiało wychodzić już samodzielnie w dorosłym życiu. Napisz w komentarzu, jak na ciebie wpłynęło takie wychowanie, i do usłyszenia w następnym odcinku.